Witam wszystkich bardzo. Witam w 96. odcinku końcówek piątkowych. Mamy końcówki historyczne, tak je nazwałem, tak naprawdę pochodzące z gry praktycznej. Historyczność polega na tym, że zdarzyły się naprawdę w historii szachów. Cóż my tu widzimy? Otóż my widzimy tu, że pion, ponieważ może iść o 2, ten pion może iść o 2, a jest bardziej oddalony, to tu ma kwadrat, który musi wejść czarny król. Czarny król musi tego piona złapać. Natomiast jak spojrzymy na to, te dwa piony dochodzą same. Piony rozdzielone, które tworzą kwadrat. Kwadrat, o przekątna, dochodzą bez pomocy króla. Biały król nie może podejść do dwóch pionów, nie rozciągnie się. I to jest analiza całej pozycji. Natomiast dwa złączone piony nie dochodzą, o ile król je powstrzyma. Posunięcie mają czarne. Pozycja pochodzi z partii Szumow. Był taki szachista Szumow rosyjski, a czarnymi grał Karol Fryderyk von Jenisch. Jenisch to ten od posunięcia F5 w partii hiszpańskiej. Ten od posunięcia F5 w partii hiszpańskiej w ruchu drugim bądź coś tu, a król G2. W ruchu drugim lub dalszym tutaj mi właśnie co. O, zginęło, bo to chciało ekran wyłączyć. Bardzo przepraszam, tak. Widzicie Państwo, jaka to jest ciężka sprawa, komentowanie końcówek. Więc ja tutaj to. Ktoś mi. A, to było tak. Ja tu narysowałem strzałki. Więc czarny król wchodzi w kwadrat piona. Król F5. Jeżeli A4. To król E5. Jeżeli A5, kwadrat jest taki, król w niego wchodzi. Król D6, A6, król C6, B4 nie pomaga, król B6 się usytuował, B5. I tu widzimy, też warto zapamiętać, że te dwa piony wzajemnie się bronią, wzajemnie. Pion broni tego siłą, a ten broni tego, że jak król go zbije, to zrobi fru. Król nie może bić piona B, bo pion A poleci do pól przemiany. Poleci do pól przemiany. Tu nam się wszystko wyprostowało. Następuje D4. Król idzie do tego. Może by nas nastąpiło w partii D3, ale gdyby nastąpiło H4, to król się nie rozdwoi. W partii nastąpiło D3 i białe poddały się, bo teraz już nie pion pójdzie do przodu, tylko ten, ten, ten i ten biedaczek nie zdąży. I czarne wygrywają. Jeszcze raz zwracam uwagę. Istotą rzeczy jest to, co tu widzimy. Czemu mi te strzałki ciągle zniknęły? Człowiek ma pecha w życiu, to ma takie ładne strzałki zrobiłem. Ale tu mam jeszcze jedne strzałki. Więc istota rzeczy jest to. Te piony dochodzą same. Te piony nie dochodzą same. I następuje podział zadań. Czarny król idzie złapać piony, a białe piony ogrywają, znaczy, a czarne piony ogrywają białego króla. Czy ktoś ma jakieś pytanie techniczne? Nie ma pytań, to dziękuję za uwagę, jedziemy dalej.